Witam wszystkich. Przesadzamy dzisiaj NCT Ventricos. No trochę większej doniczce, ale Musa Apple, Apple, jabłko. Nie przesadzam, ponieważ jest spora doniczka, korzeni na dole jeszcze nie widać. Tego wyciągałem, co potem wam pokażę, to już coś tam widać. I myślę, że tym nie zaszkodzę, że tak powiem. Potem wam pokażę NCT Ventricosum Aureli, te co przyszły, w jakim są stanie. Także zdziwicie się, jak już ładnie sobie rosną, przyjęły się. Czyli dwa banany więcej. Ho, ho, ho. Zajebiście. Ziemia, jaką użyję, to będzie ta. Rosohumus. Twój ogród. Ona ma też w sobie nawozu. Byłem kupić masterę. Nie mają już na ten rok mastery. Mówię, jo, pierdziela kalipani. Ale spoko. Dobra, stawiam na statyw i jedziemy z tematem. No. Jestemy. Kamera ustawiona, czas leci. A więc tak. Pierwsze co, to się wyzbędę. Za tu jest mikrofonik. To się, ojajku, wyzbędę, rozumiecie? O, tu se klapnę. Cyk. Tych sucharków zawsze obcinam. Takie o. Bo to zawsze tak jakoś, wiecie, brzydko wygląda. A jak się podetnie, to będzie spoko. Ciekaw jestem, ile podrośnie w sezonie. Ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, bo oczywiście testuję nową ziemię, tą Rosohumus, czy jak to się mówi. Jak bananowce to przyjmą tą ziemię. No to co? Wyciągamy. Ja mu trochę podsypałem z góry. O, zobaczcie. Korzonek się kręci tutaj. O, tutaj też jest zdrowiutki. Także wymaga już, jakby nie patrzeć, kurde, przesadzonka. Dobra. Ziemia, tak jak mówiłem, Rosohumus. Rosohumus. Chyba nie wiem, czy to się. Dobra. Leży. Czy to się tak czyta? Ona jest, wiecie co? Taka. Nie wiem, jak wam powiedzieć, ale jest taka czarnoziem. Też tak jakby przepuszczalna z tym dodatkiem nawozu. Ponoć też dobrze po tym wszystko rośnie. Także zobaczymy, co to będzie z tego. Chodź tu, Mendo. Ale Krzysztof nieźle przesuszył, bo aż bulwa jest taka, że tak powiem, miękka. Ale dobrze, na zimę się tak robi. O, wszystko ładnie pasuje. I najważniejsze, jak kupicie bananowca, taka rada. Środek, podstawa to jest środek, jak jest zdrowiutki, widać go. To znaczy, że coś z tym będzie. Coś z tego będzie. Też ja pierdzielę. Przemilczę to. O Boże. No, dajemy ziemi. Ja tam zawsze, wiecie, delikatnie tak wciskam sobie w koło. Oczywiście potem sobie podleję. Bo jak to by było? On se podlewa, to ja sobie chociaż banana podleję. Alkoholiku. Jeszcze mam rocze coś. O, cegła. No, trochę mi na środku nie wyszło, ale tam pal licho. Taki szybki zabieg. A miałem nic nie kręcić. Trochę bananów. Ale kawę spiłem. Na dworze piździ jak zwykle ostatnio, w ogóle słońca nie widać. Niedobrze. Także jak ktoś nie wie, co to jest bananowiec NCT Ventricosum Green. Potężne też rosną, tak samo jak NCT Ventricosum Maureli. A teraz, kto nie zna nazwy, niech powtórzy. Jak NCT Ventricosum Maureli. No, wychodzi wam to? Najlepiej powiedzcie to w domu, żeby ktoś słuchał. To będzie kupa śmiechu, nie? No i dobra, to na tyle. By było. Jest? Jest. Podleję, no nie będę pokazywał, jak podlewam, no bo to już chyba troszeczkę bez sensu. I jeszcze zaraz pokażę, jak podrosły dwa czerwone maureli, czyli prawie to samo, ale nie to samo, bo są bordowe, a te są zielone. No to
to co? Czas najwyższy pokazać. Ja odpalę, wiecie co? Odpalę, rozumiecie? W komórce latareczkę i proszę bardzo. Pierwszy. Liść już rozłożył i idzie środkowy. Drugi. Pokierszowany strasznie, ale zobaczcie, jak środkowy zapierdziela. Tak, to są te bananki, co ostatnio przesadzałem. Wszystko jest luks, że tak powiem. No. Dziękuję za uwagę oraz 800, który to odcinek Mody na sukces. Nie wiem, ile stopni? Ile stopni? Sławek, ile stopni jest? Ile masz stopni w szklarni? 15 gdzieś tu pokazuje. Dobrze jest, a na dworze jest 2 czy 3 stopnie. No, co następnego w odcinku? Nie wiem, pomyślimy, zobaczymy. Trzymajcie się. Maury Lasek zaraz zostanie podlany. No i gdzieś tu sobie będzie stał. Nara. Siemano. Źle. Deszcz pada. Morda nieogolona. Później ogolę.